Pytam o zdrowie, pozwalam sobie o to zapytać, bo to jest kwestia, która zapewne bez pani wiedzy i bez pani woli stała się w pewnym sensie elementem debaty publicznej. Znaczy informacje na ten temat stały się częścią debaty publicznej. Jak pani to komentuje? No, my mamy świadomość, że panowie z TVP mają dostęp do wszystkich państwowych systemów, dlatego że już wcześniej zdarzyły się informacje, że TVP sięgało bezpośrednio do, na przykład do dokumentów, które leżą w kadrach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i mają absolutnie klauzulę tajności i TVP publikowało materiały z tego źródła, więc ja nie mam złudzeń, że TVP jako agencja rządowa ma dostęp do wszystkich danych. I to też jest powód, dla którego my nie wpuszczamy funkcjonariuszy PiS-u zatrudnionych w telewizji publicznej do nas, do siedziby na konferencję, bo oni zarówno dźwięk, fonię, jak i wszelkie inne informacje mogą pobrać od kolegów z policji, z ABW, czy z wszystkich elektronicznych systemów państwa. Natomiast tutaj tak naprawdę nieopatrznie TVP jakoś przyznało się, że to robi, bo między innymi podało informację, której nikt nie znał, która nigdzie nie była podawana, co oznacza, że musiały ją mieć już bezpośrednio z państwa. Co to za informacja? To była informacja o dacie mojego testu. Ja jej nikomu nie podawałam, nikt jej nie znał. Była data wyniku i była kwestia wyniku, natomiast tutaj panowie przyznali, że po prostu wzięli wprost informacje od służb, które odpowiadały za przechowywanie informacji o dacie konkretnie mojego testu, kiedy on był robiony i ta sprawa, wiadomo, akurat będzie jedną z kilku, bo wiadomo, że nie jesteśmy w stanie się sądzić z Telewizją Polską o każde kłamstwo codziennie, ale ta akurat sprawa znajdzie swój finał w sądzie, bo tu właśnie o tym mówimy, że TVP niechcący zupełnie przyznało, że korzysta z wszystkich państwowych spisów, wszystkich zasobów informacyjnych, jakie tylko ma polskie państwo, jeżeli chodzi o opozycję, i że ma dostęp do każdej informacji o każdym z nas. Rozumiem, że tego prawa są, nie. Dlatego, że oni się przypadkiem wygadali, że mają dostęp do takich danych. Pani Marto, prezydent Andrzej Duda ocenił w wywiadzie dla telewizji Polsat, że protesty w Polsce w porównaniu do tych w innych krajach przebiegały w sposób pokojowy, a uwaga, policja w naszym kraju zachowuje się wzorcowo. No wiemy, jaki pan Andrzej Duda ma problem z konstytucją i z prawem. Policja łamie artykuł 58 ust. 2 ustawy o policji, który zobowiązuje panów w mundurach do odmowy wykonania rozkazu, którego wykonanie wiązałoby się z popełnieniem przestępstwa. Wszystkie rozkazy pana Kaczyńskiego, które wykonują panowie policjanci, wiążą się z popełnieniem przestępstwa, ponieważ artykuł 231 kodeksu karnego zakazuje nadużywania władzy, zakazuje nadużywania funkcji i zakazuje również bierności funkcjonariuszy w sytuacji, kiedy powinni reagować. Czyli tutaj mamy bezpośrednio sytuację, w której prezydent, jak rozumiem, kraju mówi o tym, że łamanie prawa jest dobre. Policjanci kłamią i łamią prawo tym samym, legitymując ludzi. Nie mają do tego prawa, żeby kogokolwiek legitymować. Policjanci muszą mieć podstawę prawną, czyli musi być jakieś zabronione zachowanie im faktyczną, czyli że tego zabronionego zachowania dana osoba się opuszcza. Nie można legitymować ludzi za samo stanie na ulicy. Policjanci też łamią prawo, kłamiąc, że zgromadzenia są nielegalne. One nie są nielegalne. Nie ma przepisów w Polsce, które by czyniły zgromadzenia i protesty nielegalnymi. Nie mają one odpowiedniej rangi na tyle, żeby mogły obowiązywać. Policjanci łamią ustawę o używaniu środków przymusu bezpośredniego i broni, ponieważ środków przymusu bezpośredniego mogą używać wyłącznie w przypadku odparcia zamachu bezpośrednio na życie, czyli nie mogą gazować ludzi, dlatego że ci ludzie stoją tam, gdzie policji się nie podoba. No i też nie mogą oczywiście gazować posłów, nie mogą zatrzymywać dziennikarzy i tak dalej. Skoro pan prezydent uważa, że wszystkie te bezprawne działania policji są wzorcowe, no to cóż, no to mówi to o szacunku swoim do prawa. No i tym, że pan Kaczyński na telefon jak pizzę zamawia sobie 80 radiowozów pod dom, bo mówi, że się boi, bo jakieś panie idą do niego i krzyczą jakieś brzydkie słowa. Nie dziwi mnie to, że nie zgadza się pani ze słowami prezydenta Andrzeja Dudy, a jednocześnie zastanawia mnie, czy pani się zgodzi z tymi słowami. To już w Rzeczpospolitej mówił prezes Jarosław Kaczyński. Na pytanie mówił pan, że Polska jest demokracją, ale są sytuacje, w których na ulicach kobiety mają wykręcane i łamane ręce przez policję. Odpowiedział: tak, złamanie ręki było nadużyciem i trzeba z tego wyciągnąć wnioski. No ludzki pan. Oczywiście, że pan Kaczyński będzie kłamał, że będą wyciągnięte wnioski.
Natomiast nie są wyciągnięte żadne wnioski. Nie kazał nikomu wyciągnąć wniosków, nie kazał zatrzymać funkcjonariuszy. On dalej służy, widzieliśmy go na krakowskim przedmieściu parę dni temu w akcji przeciwko oczywiście protestowi. Tego konkretnego funkcjonariusza, to ma pani na myśli, tak? Tak, tego konkretnego funkcjonariusza widzieliśmy w akcji pod Kościołem Świętej Anny, gdzie ludzie byli również przepychani, atakowani przez policję. Żaden z funkcjonariuszy, który pomógł uciec temu, który złamał rękę naszej koleżance, nie zostały postawione żadne zarzuty. Zarzutów nie dostał dowódca tej akcji, który odpowiada za wszystko, co się tam wydarzyło na tym pod tym komisariatem na Wilczej. Nikt nie ma postawionych żadnych zarzutów. Pan Kaczyński kłamie, mówiąc o wyciąganiu wniosków, ponieważ jak wiemy, wystarczy jego jeden telefon, żeby wydarzyło się wszystko, a nie wydarzyło się absolutnie nic w tej sprawie, więc niech nie kłamie, że ktoś tu będzie jakieś wnioski wyciągał, bo gdyby tak miało być, to stałoby to się parę dni temu. Prezydent mówił także o meritum tego, o czym wy mówicie także na ulicach i tak mówiąc, że Duda w rozmowie z Polsat News nie chce referendum w sprawie aborcji. Aborcja to jest po prostu zabijanie dzieci. Tutaj nie ma pola do dyskusji. No rozumiem, że pan prezydent ma poglądy takie jak Ordo Iuris, to znaczy, że uważa, że aborcja powinna być dostępna dla takich ludzi jak on, bogatych, wykształconych, dla jego żony, dla jego córki, dla dzieci posłów PiS-u i innych posłów, dla establishmentu, dla bogatych. Ja rozumiem, że pan Andrzej Duda tak uważa, bo każdy tak uważa. Każdy, kto jest bogaty i kto ma aborcję na telefon i nie musi się tym martwić, tak uważa i tak mówi. A reszta to jest tylko zasłona dymna. To jest po prostu... Ale próbuję, wie pani, próbuję, pani Marto, tuż przed świętami, proszę mi na to pozwolić, znaleźć jakieś pozytywne elementy i poszukam, jeśli pani pozwoli, jakiegoś punktu wspólnego, bo zdaje się, że akurat w tej kwestii z panem prezydentem pani się zgadza, bo chyba też nie chce pani referendum w tej sprawie, prawda? To nie jest kwestia zgadzania się z kimkolwiek. To jest kwestia naszego stanowiska, zgodnie z którym my kłamstwa, takie właśnie, jakie wygłasza prawica i Kościół, i PiS, i różni inni, też, no też dziennikarze bardzo często, zostawiamy właśnie prawicy Kościołowi. Zakaz aborcji nie powoduje braku aborcji, powoduje, że ona jest mniej dostępna i ona jest dostępna dla bogatych, dla tych właśnie, którzy mówią albo milczą wtedy, kiedy powinni mówić. Nie głosuje się w referendum o prawach człowieka, nie decyduje się w referendum o tym, czy kobieta jest człowiekiem. Każdy, kto w tym momencie wzywa do referendum, idzie pod rękę z PiS-em, z Ordo Iuris, z Kościołem. Nie jest demokratą ten, kto mówi, że osoby sprawne bez żadnej dyskusji, bez żadnego panelu obywatelskiego, bez żadnych rozmów, mają się zebrać i zdecydować, jaki rodzaj niepełnosprawności zasługuje na wsparcie, a jaki nie. Bo tak samo można by decydować o tym, czy osoby z niepełnosprawnościami są ludźmi i ile wolności i godności, można by sobie zrobić takie narodowe głosowanie, ile wolności i godności należy się na przykład osobom z niepełnosprawnościami, bez żadnej wiedzy merytorycznej, bez żadnej dyskusji, po prostu według uznania przez osoby sprawne, których to nie dotyczy. Czy ogólnopolski strajk kobiet planuje jakieś aktywności podczas pasterek w polskich kościołach? My nie planujemy, tak jak nie planowałyśmy wtedy, kiedy panowie biskupi zorganizowali u siebie protesty, czyli wtedy, kiedy wystąpili przeciwko kobietom po tym, jak zrobiła to pani magister Przyłębska i wezwali do protestów, czyli powiedzieli, że bardzo się cieszą z tego, że kobiety będą torturowane i że ciąże będą prowadzić prokuratorzy. Czy panowie biskupi wezwą znowu do protestów? Czy zrobią coś obrzydliwego? Czy powiedzą coś koszmarnego? Czy dadzą wyraz swojej nienawiści do kobiet i do wszystkich osób, które nie są im poddane? Nie wiem. I to jest pytanie do episkopatu. Jasne, czyli wy nie planujecie, ale takie akcje spontanicznie wywołane mogą się pojawić. Wykluczyć tego pani nie może, tak? Tak, decyduje o tym, żeby ludzi sponiewierać, obrazić. To wierni reagują. Ja się cieszę, że to są wierni, bo przypomnę, że w Polsce jest bardzo dużo osób ochrzczonych, więc osoby protestujące w kościołach, przeciwiające się tym obrzydliwym zagraniom episkopatu, to są osoby ochrzczone, z którym chyba Kościołowi coś nie poszło. A z punktu widzenia Marty Lempart, osobie, która z całą pewnością chciałaby, żeby jej działania, jej słowa były wdrażane w życie, żeby była po prostu skuteczna. Czy z pani punktu widzenia takie wystąpienia podczas pasterek byłyby na rękę waszej sprawie, czy nie? Ludzie mają prawo robić to, co robią. Ważne jest to, jaki jest cel, jaki jest powód, dlaczego ludzie to robią, to nikogo nie obchodzi, ja wiem. Czyli w momencie, kiedy właśnie wierni osoby ochrzczone wychodzą w kościołach i mówią dość, nie zgadzamy się, to nikt nie patrzy na to, co się musiało strasznego z tym kościołem stać, skoro ludzie uciekają się z takiej formy protestu.
Czy kiedykolwiek będzie refleksja, czy będzie tylko szczucie? Nie wiem. Czy pani. Nie wiem. Mam nadzieję, że będziemy w końcu zaczniemy rozumieć, że ludzie protestują w sprawach dla nich ważnych na różne sposoby i że to nigdy nie jest zabawa, że to nigdy nie jest jakieś hobby, że w czasach teraz, kiedy można być bitym i stracić wszystko, to jest tak naprawdę ostateczny środek. Politycy, pani Marto, bardzo często próbują nam powiedzieć, że dbają o sprawy ważne dla nas wszystkich, tak jak je pani nazywa. Czy pani widzi wsparcie dla waszej sprawy polityków ze strony opozycji? Czy takie wsparcie jest wam potrzebne? Tak, mamy zdecydowanie wsparcie polegające na tym, że politycy opozycji nie próbują nadawać swoich twarzy protestom, nie uwłaszczają się na nich. To jest wielka pokusa, żeby wskoczyć na te, znaczy poza niektórymi, są tacy, którzy chętnie oczywiście próbują wskoczyć na jakieś takie krzesła wodzowskie i ogłaszają się wodzami następnego etapu rewolucji, no ale to są bardziej, traktujemy to w kategorii żartu. Politycy opozycji są z nami wtedy, kiedy osoby są zatrzymywane, wtedy, kiedy trzeba interweniować na komisariatach. Jest sieć zarówno utworzona przez Koalicję Obywatelską, jak i przez lewicę posłanek i posłów, którzy przychodzą i reagują i bronią ludzi tam, gdzie jest łamane prawo, bo tak jak powiedziałam, policja łamie prawo na rozkaz Jarosława Kaczyńskiego, łamie prawo masowo i cały czas. Każda pacyfikacja protestu, jaka się odbywa, wszystko, co robi policja w trakcie protestów, jest nielegalne. Kordony, spisywanie, wywożenie ludzi, zatrzymywanie. Czy godzina policyjna w Sylwestra to też jest złamanie prawa? Tak, to jest nielegalne, ponieważ nie ma przepisu, który by ona czy może w takim razie warto pojawić się pod domem człowieka, który, jak pani mówi, rozkazuje policji w tym czasie? My w związku z tym, że nie jesteśmy funkcjonariuszkami PiS-u i nie jesteśmy związane z partią rządzącą, jesteśmy dużo bardziej narażone na skutki pandemii. Nie ma dla nas łóżek zabezpieczonych, nie mamy testów na wyciągnięcie ręki. Cała ta korupcja, która służy ludziom PiS-u, nie służy nam, tylko nas oddala i nasze rodziny od wsparcia jakiegokolwiek. I mamy takie podejście, że jednak jeżeli mówimy o Sylwestrze, to mówimy o imprezie na wolnym powietrzu. Nie mówimy o proteście w jakiejś sprawie, nie mówimy o wyjściu konkretnym, dlatego nie namawiamy do tego. Wiemy, że jest wydarzenie na Facebooku, ale błagam i proszę, i za Państwa pośrednictwem proszę, sprawdzajcie organizatorów. Tutaj mamy grupę trollerską, nieistniejące osoby, które wzywają, żeby iść pod dom Jarosława Kaczyńskiego. Nie organizuje tego żadna organizacja, nie nawołuje do tego nikt konkretny. To jest grupa na Facebooku, która wyłącznie służy dezinformacji i szerzeniu różnych kontrowersyjnych treści, więc tym bardziej nie polecamy tego. Szykujemy się na protest w momencie, kiedy się wydarzą rzeczy, kiedy trzeba będzie reagować na różne rzeczy albo w ramach naszych technicznych protestów. Natomiast Sylwester, możemy sobie dorabiać tego różne teorie, ale Sylwester jednak jest imprezą i w związku z tym, no nie, tak jak wzywamy do ostrożności, do noszenia maseczek, to nie wzywamy do tego, żeby wchodzić na imprezę w tej sytuacji. Marta Lempart, zwłaszcza, że rząd dał straszliwie ciała, nie badając osób, które przyleciały z Wielkiej Brytanii, których jest w Polsce kilkanaście tysięcy i mogą być obciążone wirusem tej nowej mutacji. Rząd absolutnie nic nie zrobił, żeby to powstrzymać, żeby się w ogóle dowiedzieć, czy ktokolwiek z tym zmutowanym wirusem dotarł do Polski. Tutaj. A musimy zakładać, że tak, no bo przyleciało kilkanaście tysięcy ludzi. Marta Lempart, Ogólnopolski Strajk Kobiet. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dużo zdrowia życzę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. To jest program Newsroom w wirtualnej Polsce. Rozmawiamy, proszę Państwa, a także o ważnych sprawach z punktu widzenia polityki międzynarodowej i tego, co się dzieje także u naszych wschodnich sąsiadów. Na początku, jeśli Państwo pozwolą, zupełnie zdumiewające nagranie. Aleksiej Nawalny, jeden z kluczowych opozycjonistów, najważniejsze nazwisko, które próbuje konfrontować się z Władimirem Putinem, opowiadał ostatnio o tym, że udało mu się porozmawiać z jego oprawcą. Państwo wiedzą, Aleksiej Nawalny miał być otruty. Była podjęta taka próba przez rosyjskie służby specjalne. Udało mu się po fakcie dodzwonić do jednego z funkcjonariuszy FSB, Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. I tak oto wygląda fragment tej krótkiej rozmowy. Значит, по вашему мнению, выжил этот фигурант, потому что самолет посадили слишком рано, верно? Главная причина. Мне кажется, что да, только из-за этого. Если бы там чуть-чуть больше, то, возможно, и все как бы закончилось по-другому. Тут, видите, стечение обстоятельств. Это самый такой вот плохой фактор, который вот в нашей работе, да, может быть. Обстоятельство номер два – это что? Приехали там вот скорые там и так далее, провели мероприятия вот эти вот первичные, которые они обычно
ну, там там ездят и смотрят состояние. Вот, они, ну, там разговоры, антидот какой-то, ясно, да? Предположительно, предположительно о том, что возможно, что вот это он, да? Или хотя бы, ну, симптоматика же там опять похожа. Ну да. Cały ten film z angielskimi napisami do zobaczenia na kanale Nawalnego na YouTubie. Nawalny podszywa się, proszę Państwa, podczas tej chyba trwającej 3 kwadranse nawet rozmowy pod jednego z funkcjonariuszy rosyjskich. No i przepytuje na tą okoliczność. Państwo widzieli, dziennikarze, którzy mu towarzyszyli, dziennikarze śledczy, się za głowę złapali, że takie słowa udało się wydobyć i właściwie oprawca podczas nagrania przyznał się do tego, dlaczego próbował otruć Nawalnego i dlaczego to się nie udało, dlaczego ten obiekt zabezpieczenia przez służby przeżył. Wincent Fałsowerski, gościem Wirtualnej Polski, pisarz, były oficer polskiego wywiadu. Dzień dobry, panie Wincencie, uszanowanie. Dzień dobry. Co pan myśli, kiedy pan słucha, kiedy pan czyta, kiedy pan ogląda to nagranie, co pan myśli o tej zupełnie zdumiewającej sprawie Nawalnego? Właściwie pan to określił, jest zdumiewające. Prawdę mówiąc, tego typu ta cała sytuacja jest, no, z punktu widzenia zawodowego taka trochę dwuznaczna, albo mam wrażenie, że ma jakieś drugie dno. Biorąc pod uwagę, że stoi za tym bardzo poważny portal Bellingcat, który ma dobre informacje i rzeczywiście radzi sobie w problematyce służb rosyjskich wyjątkowo dobrze, no należy podejść do tego z należytą uwagą. Ale wciąż należy mieć w tyle głowy tą zasadę, że w działalności służb nic nie jest tym, na co wygląda. Oczywiście tacy dzielni oficerowie, jak ten, którego przysłuchuje Nawalny, mogą się zdarzyć w każdej służbie, ale powiem szczerze, że ta cała historia wzbudza we mnie dosyć mieszane uczucia, a nawet pewne podejrzenia. A to jest niesamowite, co pan mówi. To znaczy, że my nie widzimy, nam się wydaje, że obserwujemy drugie dno tej sprawy, a tak naprawdę może być trzecie i czwarte, i to wcale nie jest tak, że rosyjska FSB dała się nabrać? Chyba, no, jak jest drugie dno, to zawsze jest też trzecie w działalności służb. To nigdy nie jest tak, że... Może nie zawsze jest tak, że to, co widzimy, to jest prosty przekaz, który ma do nas dotrzeć. Pan, ja bym na to spojrzał od tej strony, że cała ta historia, ta rozmowa, którą Nawalny przeprowadził, jej największym skutkiem, bo czego my się dowiadujemy? Dowiadujemy się, że stoi za tym FSB, tak? Dowiadujemy się także, w jaki sposób próbowano zabić Nawalnego. Wiemy, że trucizna była wszyta w jego bieliznę. To były dokładnie majtki i ona by zadziałała, czyli skutecznie by Nawalnego zabiła, gdyby nie to, że samolot, jak twierdzi ten oficer, wylądował za szybko, prawda? Gdyby ta trucizna na organizm Nawalnego działała chwilę dłużej, to na pewno by umarł. Ale wie pan, co by to nie było, jaka by to nie była okoliczność, czy w majtkach, czy w staniku ta trucizna, to chodzi o coś innego w tym, bo my od początku wiedzieliśmy, czy podejrzewaliśmy, i media światowe, kto za tym może stać. Natomiast ta rozmowa ma inny aspekt. Ona przede wszystkim powoduje, ośmiesza służbę. To jest... I taki przekaz do odbiorców na świecie idzie, że oprócz tego, że to było bardzo dramatyczne, prawda, sytuacja, bo Nawalny ledwo z tego wyszedł, to jednak ośmieszenie służby jest tutaj bardzo dużym i takim bolesnym uderzeniem. Dlatego, że każda służba, jej prestiż, jej szacunek do niej, obywateli, ale też i przeciwników, jest bardzo ważnym elementem w tej walce. Można powiedzieć nawet, że jest rodzajem broni. No właśnie, tutaj ta broń zostaje niejako wytrącona z ręki. Zastanawiam się teraz tak, czy nam się niepotrzebnie do tej pory wydawało, że rosyjskie służby są tak silne i to jest jakieś złudne wrażenie, które mamy na przestrzeni wielu lat. Trzymamy się tego, choć to już dawno nie jest prawda. Czy być może chodzi o coś zupełnie innego? Może to jest jakaś rozgrywka jednej służby z drugą, rosyjskiej na przykład? Ma pan tutaj bardzo wiele możliwości. Na którą pan stawia najbardziej? Nic nie potrafię obstawiać, dlatego że w
wytłumaczę. Wie pan, obstawiłbym najbardziej taką wersję, że moglibyśmy być bardzo zaskoczeni, jakie są prawdziwe okoliczności i intencje tego zdarzenia. Mówiąc innymi słowami, nie wiem. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jeden funkcjonariusz nie czyni jeszcze tutaj, nie niszczy jeszcze służby. Jaką służbą FSB jest, my tego do końca nie wiemy. I z całą pewnością ta historia, którą tutaj nam przedstawia Nawalny, nie jest odpowiedzią na pytanie, czy to jest służba silna, słaba, czy jaka. No, ja bym jednak z punktu widzenia naszego, powiedzmy zawodowego, z punktu widzenia pracy wywiadu, a FSB jest głównym przeciwnikiem wywiadu, jednak zachował daleko posuniętą ostrożność w ocenie słabości tej służby, a szczególnie jej kontrwywiadu. A czy nie dziwi pana, ja wiem, że to pytanie może zabrzmieć może trochę prowokacyjnie, ale na tle tego, o czym rozmawiamy, może jest zasadne. Czy nie dziwi pana to, że Nawalny wciąż jeszcze żyje? Że to jest człowiek, który tak zalazł za skórę Władimira Putina i pewnie przez lata podejmowano przeróżne próby, by on więcej nie przeszkadzał Putinowi rządzić, że może niektórych dziwić to, że do tej pory nie udało się skutecznie go z tej sceny wyeliminować? Pan, jest pytanie, czy jest taka decyzja. Ja myślę, że gdyby na najwyższym szczeblu zapadła decyzja o trwałym, nazwijmy to takimi słowami, trwałym wyeliminowaniu Nawalnego z życia, to myślę, że rosyjskie służby są w stanie to zrobić. Czyli Putin może mieć rację, kiedy na konferencji prasowej w obliczu wszystkich dziennikarzy mówi, gdybyśmy chcieli go otruć, to byśmy to zrobili skutecznie. No, myślę, że Putin ma w tym wypadku rację. Natomiast oczywiście nie możemy wykluczyć błędu czy jakiejś wpadki. No jednak sprawa ze Skripalem pokazuje, że coś tam niekoniecznie funkcjonuje dobrze. Że jakieś problemy ta służba ma, czy FSB, czy GRU. No zresztą, ale jednak mimo wszystko powróciłbym do tej pierwszej mojej myśli, że chyba nie do końca wszystko wiemy w tej Bardzo sprawie. To jest fascynujące, brzmi jak niezły materiał na kolejną książkę Sewerskiego. Panie Wicencie, zastanawiam się, pan funkcjonował, pan był oficerem wywiadu, czyli Urząd Ochrony Państwa, potem Agencja Wywiadu, a zatem, tak jak pan powiedział, przeciwnicy na przykład rosyjskiej służby bezpieczeństwa. W Rosji mamy jeszcze GRU, a więc wywiad wojskowy, mamy także SWR. Zastanawiam się, jaki wywiad dzisiaj na świecie, pańskim zdaniem, jest najsilniejszy? Chyba nie ma takiego wzorca, na podstawie którego można by dokonać oceny, który wywiad jest najlepszy, który mniej. Okej, ale czy możemy się domyślać, który jest najbardziej skuteczny? O, może tak powinienem zapytać. Ja bym, wie pan, to należy ująć w ten sposób. Jaką rolę odgrywa wywiad w interesach państwa, w jego kształtowaniu, jego polityki? W interesach rosyjskich, jako państwa, które kształtuje globalną politykę, wywiad odgrywa ogromną rolę i zawsze odgrywał. Dlatego służby w tym kraju są silne, dobrze zorganizowane i bardzo niebezpieczne. Dodam więcej, nawet mają własnego prezydenta, a więc jest nawet takie określenie, funkcjonuje w niektórych w świecie dziennikarskim na Zachodzie, że Rosja to jest nowa forma ustroju, czyli specjokracja. Mają własnego prezydenta, wyjaśniając naszym widzom, bo być może nie wszyscy są zorientowani. Dzisiejszy aktualny prezydent Federacji Rosyjskiej w przeszłości był po prostu oficerem KGB. Tak jest. A jakby pan miał, panie Wincencie, ocenić skuteczność, jakość polskiego wywiadu dzisiaj? Jakby pan to ocenił? Uchylam się od odpowiedzi na ten temat. A Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli takiej służby, która odpowiada za nasze bezpieczeństwo wewnątrz kraju? Powiem w ten sposób. Mam nadzieję, że polski wywiad pracuje dobrze i dobrze dba o interesy naszego kraju.
To ja może zapytam o pański sen w takim razie. Czy pan w tym naszym pięknym, wspaniałym kraju sypia spokojnie i nie martwi się o bezpieczeństwo swoje czy rodziny? Oficer wywiadu nigdy nie sypia spokojnie, bo zawsze się martwi o bezpieczeństwo kraju. Zawsze jest coś, co nam zagraża, co utrudnia nam funkcjonowanie i od tego właśnie są oficerowie wywiadu, żeby się martwić za zwykłych obywateli, żeby mogli spać spokojnie. Nawet, proszę państwa, jak się okazuje, na emeryturze. Ale zapytam się jeszcze o bardzo konkretne rzeczy, o te narzędzia, które dzisiaj wywiady, być może wywiady albo służby bezpieczeństwa wewnętrznego wykorzystują. Mówiliśmy na początku o tym, rozmawiamy o formie działania chemikaliów, o próbie zatrucia. To jest taka formuła stosowana, jak pan się domyśla, przez oficerów na całym świecie. Czego dzisiaj agenci używają? Co jest dzisiaj na porządku dziennym? Wie pan, wbrew temu, co nawet sam pisze w swoich książkach, kula, trucizna i sztylet to nie są podstawowe narzędzia pracy oficerów wywiadu, no przynajmniej nie polskiego. Natomiast rzeczywiście wywiady te, które kształtują politykę globalną i te wywiady, które są, jakby to można lapidarnie określić, na wojnie, czyli w takich miejscach, w których są konflikty zbrojne, no więc tam są wykorzystywane wszystkie dostępne metody, tak jak w walce z terroryzmem, prawda? Tam są wykorzystywane wszystkie dostępne metody, także te najbardziej ekstremalne. No w sytuacjach, kiedy powiedzmy tak, jeżeli Polska uczestniczy w takich operacjach jak w Afganistanie czy w Iraku, to wówczas nasz wywiad oczywiście też jest przygotowywany do, jest gotowy do tego, aby realizować także te najtrudniejsze zadania. Także my jesteśmy przygotowani na wszystkie możliwe zagrożenia i okoliczności, w jakich przychodzi nam pracować. W przypadku akcji przeciwko Nawalnemu mówimy o specjalnej jednostce, czy specjalnym oddziale, specjalnym komando. I zastanawiam się, jak rozumieć to określenie. Czy my oczywiście jesteśmy przesiąknięci popkulturą. Bardzo wielu z nas z filmów o Jamesie Bondzie na przykład czerpie wiedzę na temat tego, jak to może wyglądać, czy z książek Sewerskiego na przykład. Czy my możemy rzeczywiście podzielić agentów, czy przepraszam, oficerów wywiadu na takich, którzy mają tak zwaną licencję na zabijanie, na fizyczne wyeliminowanie przeciwnika i na tych, którzy tego nie mają, bo rozumiem, że w przypadku tego rosyjskiego komando o czymś takim mówić możemy. Chyba ta licencja na zabijanie to jest oczywiście przenośnia. To jest w zasadzie to, co, o czym już powiedziałem. Te wywiady, które realizują najtrudniejsze zadania w rejonach konfliktów zbrojnych, czy rzeczywiście mają do wykonania zadania ważne dla bezpieczeństwa państwa, oczywiście posiadają takie możliwości. I oficerowie wywiadu też potrafią posługiwać się bronią. Natomiast od realizacji zadań takich, no, powiedzmy ekstremalnych, są specjalne jednostki, które są do tego celu przygotowywane, wyposażone i szkolone. No, ale oczywiście w ekstremalnych sytuacjach my sobie też potrafimy poradzić, jeśli trzeba. Oficer wywiadu walczy jednak, proszę państwa, inteligencją i rozumem. Wincent Faust Sewerski, a właśnie, a potem na przykład na emeryturze ten rozum i inteligencję wykorzystuje do pisania fantastycznych książek. Wincent Faust Sewerski, pisarz, były oficer polskiego wywiadu. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego i wesołych świąt życzę. Dziękuję, wesołych świąt wszystkim. Do zobaczenia. Program Newsroom w wirtualnej Polsce. Za chwilę, proszę państwa, porozmawiamy o sytuacji polskiego kościoła. Ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, jest gościem Wirtualnej Polski. Dzień dobry, księże profesorze, witamy serdecznie. Prawie połowa, właściwie dokładnie ponad połowa Polaków ocenia Kościół w tej chwili nie najlepiej. Chyba tak fatalnych notowań Kościół katolicki w Polsce jak dotąd nie miał. Zastanawiam się, czy my konkretnie bylibyśmy w stanie wskazać, dlaczego tak się stało.
No na pewno jest wiele powodów, ale wśród najważniejszych z ostatniego roku to są skandale w Kościele, czy raczej wiadomości, informacje o skandalach, bo sprawa kardynała Guldinowicza to jest sprawa sprzed lat, ciągnąca się przez kilka dekad, ale sprawa biskupa Janiaka, mówiąc najkrócej, chodziło o ukrywanie przypadków pedofilii i lekceważenia, ale także niejasności wokół kardynała Dziwisza, a również te emocje, które związane są z decyzją Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy o ochronie życia płodu ludzkiego, zwanej ustawą aborcyjną, i te emocje także uderzają jakoś w Kościół, więc niewątpliwie był to rok, w którym działo się dużo rzeczy, i to rzeczy niedobrych w Kościele i wokół Kościoła. Nie wiem, czy ksiądz profesor się ze mną zgodzi, ale jak mam wrażenie, kiedy Kościół głosami różnych swoich hierarchów duchownych próbuje tę sytuację jakoś ratować, to tylko popełnia kolejne, coraz gorsze błędy. Wsłuchuje się w słowa i wczytuje się w słowa na przykład księdza kardynała Dziwisza, który nie mówi wyjaśniam, nie mówi nawet, od tego jest, zdaje się, bardzo daleko, przepraszam, on mówi przebaczam. No jak takie tłumaczenie może przekonać wiernych? Tak, ma pan rację, że ze strony kardynała Dziwisza mamy albo za mało słów, albo za dużo słów. Za mało wtedy, kiedy dziennikarze próbowali dowiedzieć się w sprawie, w tej chwili już nie pamiętam nazwiska człowieka skrzywdzonego z południa Polski. Ksiądz kardynał zasłaniał się niepamięcią, prawda? Nie przypominał sobie szczegółów? Nie, zasłaniał się nie tyle niepamięcią. Właśnie zasłaniał się tym, że nigdy takiego listu z informacją od księdza Isakowicza Zaleskiego nie otrzymał. Natomiast niepamięcią zasłaniał się w wywiadzie z Piotrem Kraśko, kiedy chodziło tam o rolę, jaką ewentualnie mógł odegrać kardynał, wówczas sekretarz Jana Pawła II, w kontaktach założyciela Zgromadzenia Legionistów, później jak się okazało moralnego potwora, w kontaktach z Janem Pawłem II. Na to kardynał zasłaniał się właśnie niepamięcią. No a teraz próbuje właśnie udzielać przebaczenia, podczas gdy jeszcze w ogóle wszystkie te sprawy nie zostały wyjaśnione. Lepiej, gdyby kardynał się wykazał właśnie taką pokorą, jak sam się zdeklarował, że jest gotów stanąć przed komisją. Komisji tej oczywiście nikt jeszcze nie powołał. Powinna ją powołać Stolica Apostolska, no bo nad kardynałem papież ma tylko władzę. Mam wrażenie, że ksiądz kardynał czuje się pokrzywdzony w tej całej sprawie, czuje się nierozumiany, czuje się atakowany za kilkadziesiąt lat służby papieżowi i tak naprawdę akurat w tej kwestii konkretnie mówi o służbie Polsce, prawda? Mówi o tym, że on się przysłużył Polsce, że dzisiaj jest za to atakowany i właśnie za to przebacza. Twierdzi, że te oceny nie są uprawnione. I ja zastanawiam się, jak ktoś mówi coś takiego pod wpływem tylu różnych opinii, także was, duchownych, ludzi z wnętrza Kościoła, to zastanawiam się, czy ten ktoś taki nie jest zupełnie odcięty od świata, czy to nie jest ktoś, kto jest zamknięty w jakiejś wieży z kości słoniowej i tak naprawdę nie wie, co ludzie myślą, co ludzie czują, co ludzie na ten temat mówią. Wie pan, ja nie wiem, co jest w duszy kardynała. Jest coś takiego jak prawdy subiektywne, do których człowiek jest głęboko przekonany, że tak jest. I na pewno kardynał ma szereg dokonań i ma prawo czuć się kimś, kto służył Janowi Pawłowi II i służył Polsce. Ale nie w tym rzecz, nawet nie w tym rzecz, co inni mówią, no bo też mogą się mylić. Kardynał może czuć się pokrzywdzony, ale właśnie jedyną taką uczciwą drogą byłoby wręcz domaganie się przez samego kardynała powołanie komisji, aby sprawę wyjaśnić. Początkowo była z jego strony
taka deklaracja. Również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Gądecki, również sugerował tę drogę. Ona oczywiście, nie, na pewno taka komisja nie przyniosłaby rezultatów od razu, ale wtedy nie polegamy ani na tym, co inni mówią, co inni chcą powiedzieć, ani na tym, co sam kardynał mówi. No to... Potrzebny jest jakiś arbiter w tej sprawie. No to pojawia się jeszcze inne nazwisko, ono regularnie trafia na nagłówki gazet. Arcybiskup Marek Jędraszewski po raz kolejny mówi o strajku kobiet i tym razem używa takich określeń, że w tych demonstracjach usiłowano przekreślić, odrzucić to, co jest wpisane w naturę kobiety i że miało to charakter demoniczny. No, takich słów księdza arcybiskupa nie brakuje. Właściwie przy każdej okazji, kiedy publicznie się gdzieś wypowiada, wzbudza kontrowersje. Tak. No, lepiej byłoby najpierw próbować zrozumieć, dlaczego kobiety wyszły na ulicę. I to nie jest takie trudne do zrozumienia. Wyszły dlatego, że nie chcą, ażeby za nie decydować. Ale żeby przypisywać im od razu jakieś motywacje demoniczne, to nie jest fair, to nie jest uczciwe. Ja oczywiście jestem bardzo nieszczęśliwy, że tak zwany kompromis aborcyjny został już zburzony. Chyba już niestety do niego się nie powróci. I ta droga ochrony ludzkiego życia, za którą się całkowicie opowiadam, jaką jest właśnie prawo, ona jest bardzo słabą drogą i niewystarczającą. Co więcej, w tym kompromisie była zawarta pewna mądrość prawodawcy, który nie chciał kobiety zmuszać do czynów heroicznych. Do tego nawet Kościół nie ma prawa. Kościół ma prawo i obowiązek kształtowania sumień, więc no, arcybiskup jako duszpasterz powinien przede wszystkim spróbować zrozumieć motywacje tych kobiet, a te motywacje nie są demoniczne, nie są złe. I sądzę, że tego typu słowa ze strony wysoko postawionych hierarchów, one tylko dolewają oliwy do ognia, one tylko zaogniają i tak już niemalże gorącą wojnę. Jasne. Kobiet. Nie tylko, słowa, ale także gesty, zachowania. Na przykład ksiądz Tadeusz Rydzyk z spotkania z władzą urodziny Radia Maryja, ministrowie, którzy się pojawiają, właściwie no jawne ignorowanie obostrzeń, prawda, sanitarnych, liczne grono księży, którzy pojawiają się podczas takiej mszy bez maseczek, bez zachowania dystansu. Właściwie jakieś, my wszyscy tym żyjemy, walczymy, by nie zachorować, by wygrać jakoś z epidemią, a tu obserwujemy takie obrazki, które to kompletnie przekreślają nasze starania. I najdziwniejsze, że wśród uczestników tam był także minister sprawiedliwości, który teraz potrafi wyciągnąć paragraf na jedną z działaczek strajku kobiet, na parlamentarzystkę za zaburzenie powagi i sakrum przestrzeni kościelnej. Księże profesorze, to była... Nie podoba, no ale czy od razu trzeba sięgać po środki karne. Natomiast bezkarnie to uchodzi tym, łącznie kiedy minister był świadkiem, którzy no, poważnie siebie i innych narażają. Więc tutaj jest jakaś ogromna dysproporcja ze strony władzy w stosowaniu prawa. No to wróćmy na chwilę do tej sytuacji. Chodzi o posłankę Joannę Scheuring-Wielgus, która pojawiła się w kościele pod koniec października, chyba w jednym z toruńskich kościołów. My możemy Państwu przypomnieć, jeśli Państwo mają ochotę, jak to wyglądało. O, to jest zdjęcie z tego wystąpienia. Posłanka, zdaje się, ze swoim mężem pojawiła się tam przed ołtarzem. Przez chwilę para trwała z transparentami, z kartonami, z napisami przed ołtarzem, potem cofnęli się, wycofali. Zastanawiam się, księże profesorze, czy to jest wedle księdza oceny profanacja? Czy tak nie należało się zachować, ale czy to rzeczywiście wymaga tego rodzaju reakcji i czy to było właśnie jakieś profanowanie miejsca świętego? W mojej ocenie to jest profanacja, ale to wcale nie znaczy, że państwo powinno wchodzić w tę sytuację. Otóż posłanka moim zdaniem nadużyła tutaj
swojej obecności w kościele. Ja nawet gdzieś sobie przypominam, że ona mówiła, że ona jest katoliczką, tak, i ma prawo tam wejść. No ale ma prawo wejść i uczestniczyć tak jak każdy z członków wspólnoty. Natomiast to, co widzimy na tym zdjęciu, to jest zakłócanie liturgii. Widzimy tam księdza w stule, kogoś też na ambonce, więc to jest na pewno sytuacja liturgiczna. Tak. I tego typu właśnie wkraczanie w sytuację liturgiczną z własnymi przekonaniami, no wyobraźmy sobie, że ktoś inny z innymi przekonaniami wejdzie. Niestety mieliśmy także do czynienia w ubiegłym roku z bardzo nachalną propagandą polityczną. Przypominam sobie ówczesną wicepremier przemawiającą na Jasnej Górze z miejsca, z którego głosuje... No to ten słynny sojusz... Więc... To, że Kościół tolerował wprowadzanie polityki i publicystyki do Kościoła, to powoduje, że także no, w przypadku strajku kobiet strajk z ulicy wchodzi do Kościoła. Słynny sojusz ołtarza i tronu, to prawda. Księże profesorze, teraz te kwestie, jeśli ksiądz pozwoli, bezpieczeństwa naszego zdrowotnego, pasterki. Co ksiądz myśli o pasterkach? Czy kościoły w noc wigilijną powinny zostać zamknięte? Czy być może, jeśli nie zamknięte, to wcześniej powinniśmy nawoływać, okej, jeśli chcecie, to możecie, ale lepiej byłoby, zwłaszcza wy, seniorzy, byście zostali po prostu w domu i skorzystali na przykład z transmisji mszy świętej w telewizji. Tak jest. Przychylam się do tego apelu. Kiedy jest sytuacja normalna pod względem właśnie zdrowotnym, sanitarnym, wtedy oczywiście idziemy tłumnie na pasterkę. Taka jest tradycja, ale tutaj nikt nie podważa samej tradycji, tylko używamy rozumu. Po prostu no, chcemy się uchronić, a zwłaszcza ludzie z grupy tego najwyższego ryzyka, jak seniorzy, jak osoby z tak zwanymi chorobami towarzyszącymi, moim zdaniem bezapelacyjnie powinny pozostać w domu przed telewizorami. A co ksiądz profesor powie na taki scenariusz? A poza tym proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedno, że Boże Narodzenie stwarza wyjątkową okazję do śpiewania kolęd. Ja wiem, że śpiew kolęd nie zastąpi mszy świętej, ale to jest ten element sakralny, który nam chyba łatwiej wprowadzić do naszych domów i kultywować go, aniżeli podczas świąt Wielkanocy. Byliśmy trochę zaszokowani, jak przeżywać Wielkanoc bez pójścia do kościoła. A śpiewać w domu potrafimy rzeczywiście. Kolędy śpiewamy w domu, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Robimy to co roku, nie tylko na mszach, to prawda. A co by ksiądz profesor powiedział na taki scenariusz? Czyli zostajemy w domu, oglądamy taką pasterkę przez internet albo przez telewizję, a przy okazji słyszymy zambony właściwie podczas każdej mszy, bo każdy ksiądz się do tego dokłada i swoją cegiełkę do tego muru fantastycznego dokłada. Słyszymy zambony, że drodzy wierni, szczepionka to jest dobry pomysł, należy się zaszczepić, by dbać nie tyle o siebie, ale także o dobro innych. Oczywiście, że ten przekaz powinien iść także z kościoła, no bo przecież byłoby czymś nienormalnym, gdybyśmy chcieli się troszczyć tylko o ludzką duszę, nie troszcząc się o zdrowie ludzkie, o ludzkie życie. Przecież wszystkie inne wartości człowiek może zrealizować, o ile cieszy się zdrowiem i zachowuje swoje życie. A właśnie, a ksiądz profesor skorzysta z okazji i zrobi coś takiego podczas na przykład swojego kazania? No ja rzadko, nie pracuję w parafii, czasem mnie zapraszają do parafii. Jeśli będę miał okazję w tym okresie przedszczepionkowym, a wygląda na to, że nie zostaniemy wszyscy zaszczepieni w nadchodzącym tygodniu, raczej tylko nieliczni. Okazji więc będzie na więcej. Pewno przy takich okazjach, które będę miał, będę zwracał się o to, abyśmy się zaszczepili, no bo również chodzi o to, że co najmniej 60%, jeśli nie 70%, a nawet należałoby przekroczyć 70%, tak mówią epidemiolodzy, no ja tylko słucham ekspertów, no ale wierzę im, dopiero to daje gwarancję postawienia tamy szerzeniu się dalszemu koronawirusa. To skoro rozmawiamy o najnowszych technologiach, o mszy online, o mszy przez telewizję i to jest okej, z tego korzystamy, ksiądz profesor do tego zachęca, zastanawiam się, czy na przykład spowiedź
taka spowiedź przez internet, kiedy dzisiaj pracujemy przez internet, odbywamy lekcje, dzieciaki przecież uczą się przez internet, taka spowiedź online byłaby możliwa? Kontaktuje się z księdzem, o tak jak my teraz i mówię o swoich grzechach przez internet, to możliwe? Wie pan, na to nie ma dobrej odpowiedzi. Otóż Kościół wypracował w czasach innych teologii zasadę, że w przypadku braku dostępu do kapłana należy, to jest więcej niż zazwyczaj, wzbudzić w sobie żal doskonały. I w okresie pierwszej fali pandemii właśnie polecano tego typu regułę. Dzisiaj, kiedy mamy pewną możliwość zapewnienia także dyskrecji online, względnej dyskrecji, bo chodzi tu przecież o zapewnienie tajemnicy spowiedzi. No i druga rzecz, no ten bezpośredni kontakt. Więc radziłbym po prostu stosować tę praktykę, jeśli nie ma możliwości odbycia spowiedzi, mianowicie żalu doskonałego, a kiedyś będzie możliwość i wtedy wyspowiadamy się ze wszystkich tych swoich także niewyspowiadanych w okresie pandemii grzechów. Ważne wskazówki na niezwykle ważne i trudne czasy, proszę Państwa. Ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bardzo dziękuję za czas księdza profesora. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia życzymy, wesołych świąt. Wesołych świąt i dużo zdrowia odwzajemnie. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia. O zdrowiu, proszę Państwa, za chwilę porozmawiamy. Ekspertka, pani profesor, będzie gościem Wirtualnej Polski, która odpowie konkretnie na Państwa pytania. Profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i jest gościem Wirtualnej Polski. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przede mną dość długa lista, liczy 13, dobrze licząc, podpunktów, więc będę zadawał te pytania. I to są rzeczywiście, proszę państwa, wasze pytania, pytania od naszych czytelników i widzów. Pani profesor, jeśli mogę prosić o w miarę zwięzłe odpowiedzi, tak byśmy spróbowali wyczerpać tę listę, dobrze? Po pierwsze, pani Agnieszka pyta, czy przyjęcie szczepionki może powodować utratę ciąży albo problem z zajściem w ciążę? Takie badania były prowadzone na zwierzętach, no, z racji tego, że nie były one prowadzone na takich obserwacji na ludziach. Otóż okazuje się, że podanie szczepionki na etapie badań na zwierzętach nie powodowało żadnego wpływu na płodność tych zwierząt, utrzymanie ciąży, czy później jakichkolwiek zmian i wpływu na rozwijający się płód. Boję się, że przy zajściu w ciążę szczepionka może antagonizować, pisze dalej pani Agnieszka, powstający płód i prowadzić do poronienia. Rozumiem, na to żadnych dowodów, doświadczeń po prostu nie ma. Nie, na to nie ma żadnych dowodów, a wręcz przeciwnie, u zwierząt nie obserwowano takich zmian. Pan Dawid... Zresztą kobiety w ciąży to nie była grupa, która była badana podczas badań klinicznych, aczkolwiek w tej chwili są planowane rozszerzenie tych badań właśnie o tę grupę. No to była grupa powyżej 16 lat, zdaje się, prawda? Chodziło też między innymi o czas, żeby jednak w miarę szybko tę szczepionkę wprowadzić. Rozumiem, że naukowcy wprowadzają do obiegu szczepionkę, ale z drugiej strony dalej będą ją weryfikować. Tak jest. Dawid z Gdyni pyta tak, czy możemy się spodziewać, że szczepionka na COVID stanie się sezonową, tak jak ta na grypę? Czy to prawda, że wirus zostanie z nami na zawsze? Czy jest możliwość, że szczepionka całkowicie go wyeliminuje i już nam w ogóle wirus nie będzie zagrażać? Tak jak wszystkie pozostałe wirusy z rodziny koronawirusów, jest bardzo prawdopodobne, że również SARS-CoV-2 pozostanie z nami. Mamy w tej chwili bardzo niewiele przykładów chorób wirusowych, które zostały całkowicie wyeliminowane przez szczepienia. Przykładem jest wirus ospy prawdziwej. No w niedługim czasie spodziewamy się, że również choroba polio zostanie wyeliminowana. A zatem biorąc pod uwagę zmienność wirusa, nie jest wykluczone, że zmiany będą te na tyle istotne, aby konstruowanie szczepionek było dostosowane do tych nowych typów. Z drugiej strony ta szczepionka Pfizera czy Moderny
bo one są podobnie zbudowane, podobnie skonstruowane, będą nas chroniły przed różnymi typami koronawirusów, które mutują, ale w sposób nie jakiś bardzo istotny. A więc te elementy koronawirusa, przeciwko którym jest montowana odpowiedź odpornościowa w organizmie, te same elementy będą powstawały po podaniu szczepionki i wobec tego będziemy produkować cały wachlarz różnych przeciwciał, które będą mogły tego wirusa neutralizować. Pani Aneta ma krótkie i bardzo konkretne pytanie, czy przyjmując leki przeciwzakrzepowe mogę się zaszczepić? Tak, tutaj w skład grupy badanej w badaniach klinicznych uczestniczyły osoby z różnymi schorzeniami. Były to osoby z cukrzycą, z chorobami układu krążenia, z nadwagą, czy z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, tak jak POHP czy astma. Tutaj nie wykazano, aby po pierwsze szczepionka była mniej skuteczna, albo żeby tę grupę osób charakteryzowały jakieś inne niż pozostałych efekty niepożądane. Mało tego, skład szczepionki jest tak skonstruowany, aby zawierał jak najmniej składników, które mogą uczulać, mogą alergizować i nie ma tutaj żadnej substancji chemicznej, która mogłaby wchodzić w interakcję podczas metabolizmu różnych leków, w tym także leków przeciwzakrzepowych, a więc wydaje się, że u osób, które cierpią na jakieś przewlekłe choroby, szczepionka ta nie będzie ingerowała, nie będzie powodowała zmiany przebiegu metabolizmu tych leków. To nie znaczy, proszę Państwa, że oczywiście swój stan zdrowia po tym, jak zostaną Państwo zaszczepieni, należy bardzo precyzyjnie monitorować. Pani profesor, przy różnych okazjach zachęcaliśmy ozdrowieńców do tego, żeby oddawali osocze. To jest bardzo ważna pomoc dla tych, którzy będą w przyszłości chorować. Pan Mateusz z Warszawy na tej kanwie ma, myślę, słuszne pytanie, czy po szczepionce można oddawać osocze? Czy to ma sens? Ale jak najbardziej, jeśli te przeciwciała zostaną wytworzone, a w dalszym ciągu będzie mała ilość populacji osób zaszczepionych, które będą chorowały na COVID-19, a więc każda pomoc jest tutaj wskazana. Również od osób, które wyprodukują przeciwciała, nie pod wpływem wirusa, ale pod wpływem szczepionki. Czyli fantastyczna wiadomość, bo ta pula osób, które będą mogły dalej pomagać, jest radykalnie zacznie się zwiększać po szczepieniach. Oczywiście zwiększy się ta pula osób i bardzo o to prosimy, jeśli jest taka możliwość, żeby ratować tych, którzy nie przyjęli szczepionek albo którzy z różnych względów nie mogli przyjąć tej szczepionki. Czyli to nie jest tak, że to będzie jakieś sztuczne osocze poszczepiące. Nie, to osocze ozdrowieńca i osocze osoby poszczepiące jest równe sobie, równie wartościowe. Jak najbardziej. Czy przeciwciała powstaną pod wpływem wirusa w organizmie, czy powstaną pod wpływem białka, które zostanie wyprodukowane w naszym organizmie, białka, które jest identyczne z tym występującym na powierzchni koronawirusa, to te przeciwciała mają dokładnie taką samą budowę i są również cenne i zdolne do neutralizacji wirusa, jak w przypadku ozdrowieńców. Pan Zbigniew pyta, czy szczepionka mRNA, bo o takiej przecież mówimy, wpływa na DNA człowieka, czy zmienia genom ludzki? Ja muszę zdementować tą wypowiedź i tego typu opinie, dlatego że RNA i DNA to są dwa różne kwasy, które się nie mieszają ze sobą dowolnie. Nie ma możliwości, aby mRNA, czyli informacyjny RNA, który ten fragment, który będzie podany w szczepionce, w jakikolwiek sposób ingerował w DNA naszej komórki. Mało tego, miejsce pobytu obydwu kwasów jest wyraźnie rozdzielone, dlatego że DNA przebywa w jądrze, natomiast RNA ze szczepionki trafia do cytoplazmy, gdzie na terenie tej części komórki będzie produkowane białko powierzchniowe wirusa. Inny czytelnik Wirtualnej Polski zadaje takie pytanie. Jakie skutki uboczne i powikłania do tej pory zaobserwowano? Czy to prawda, że szczepionka może powodować wylew, zawał czy wstrząs? Kto odpowie za te skutki uboczne? Kto dokładnie wypłaci odszkodowanie? O, takie pytanie ma czytelnik. W tej chwili zaobserwowano tylko bardzo takie ogólne efekty działania szczepionki. To nie jest żadną nowością, dlatego że przy większości szczepionek obserwujemy pewne efekty. To jest wyraz działania naszego układu odpornościowego. Tak jak po ćwiczeniach na siłowni mamy zakwasy, tak i zakwasy w cudzysłowie posiada układ odpornościowy.
jest to efektem jego trenowania, kiedy zostaje mu przedstawione nowe białko. Rzeczywiście poważniejsze efekty uboczne zdarzały się, ale bardzo u nielicznej części. W badaniach klinicznych trzeciej fazy Pfizera na 22 tysiące osób, które otrzymały nie placebo, ale właśnie preparat szczepionkowych, u mniej niż 1% obserwowano poważniejsze objawy, takie jak wysoka gorączka czy powiększenie węzłów chłonnych. Do tego cięższe objawy zaobserwowano jak do tej pory u 8 osób na ponad 2 miliony tych, którzy otrzymali szczepionki. Były to ciężkie reakcje anafilaktyczne, ale te reakcje wystąpiły tylko i wyłącznie u osób, które miały już w historii tego typu reakcje nadwrażliwości. I z tego powodu szczepionka nie jest zalecana dla osób, które w swojej historii zdrowia czy choroby miały występowanie jakichś ciężkich reakcji alergicznych. Kto odpowie za skutki uboczne, kto wypłaci odszkodowania? Szczerze powiedziawszy, to do tej pory w historii szczepień nie było takiego problemu, aby w związku z występowaniem efektów czy poważniejszych efektów ubocznych ktoś za tym odpowiadał. Ale nie wiem, czy to nie jest dobry pomysł, aby uspokoić Polaków i rząd mógłby stworzyć taki fundusz, ewentualnie który byłby wypłacany osobom doświadczającym jakichś cięższych objawów, ponieważ te objawy poszczepienne zdarzają się w krótkim czasie od momentu podania szczepionki. Natomiast dłuższe efekty uboczne w tej chwili nie zostały zaobserwowane z bardzo prostego względu. Nie mamy tej historii długiej jeszcze, prawda? Po pierwsze, nie mamy tej długiej historii, a po drugie, kwas mRNA, który jest podawany w otoczce lipidowej, który trafia do naszych komórek, on po spełnieniu swojej funkcji, czyli odkodowaniu informacji o produkcji białka, on ulega degradacji, a więc tak naprawdę w dość krótkim czasie od momentu podania szczepionki w naszym organizmie nie pozostaje po niej żaden ślad. Pani profesor Magda z Wrocławia pyta, czy osoba, która 3 miesiące temu chorowała na COVID, może i powinna się zaszczepić, jeśli ma taką możliwość? Tak, to pytanie też często słyszałam. Otóż jest to możliwe pod warunkiem, że u tej osoby nie występuje tak zwany długi COVID, czyli jeszcze nie występują żadne problemy z oddychaniem, żadne problemy ze strony układu nerwowego. Uważam, że taka osoba, która wykazuje chęć zaszczepienia się i zdobycia dodatkowej ochrony, powinna się skonsultować z lekarzem, aby ustalił, czy jeszcze jakieś pozostałości po COVID-19 zostało. A propos takich pozostałości, pani Jola pyta o taką historię. Co się stanie, jeśli jestem zakażona bezobjawowo, o tym nie wiem i się zaszczepię w tym czasie? Jak szybko po chorobie można się zaszczepić? Osoby, które przechodzą kontakt z wirusem SARS-CoV-2 bezobjawowo, o tym nie wiedzą. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby się zaszczepiły, dlatego że jest to taka dodatkowa stymulacja układu odpornościowego, który wyprodukuje przeciwciały i tej ochrony będzie po prostu więcej. Tutaj podanie szczepionki u osoby, która przechodzi COVID bezobjawowo, w żaden sposób nie koliduje z odpowiedzią układu odpornościowego. A pamiętajmy o tym, proszę Państwa, że osoby, które przechorowały COVID-19, nie będą tych przeciwciał miały wiecznie, a więc po jakimś czasie będą mogły zakażać się, czy na przykład nowymi wersjami wirusa. Taka dodatkowa tarcza, proszę Państwa, zdecydowanie się przyda. Pani Ewa z Dąbrowy Górniczej pyta, mam Hashimoto, takie schorzenie, 72 lata, czy mam się zaszczepić? Otóż proszę Państwa, Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną tarczycy. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby takie osoby się nie szczepiły. Natomiast istnieje ryzyko, że u osób z chorobami autoimmunologicznymi czy autoagresyjnymi ta odpowiedź po szczepionce może być słabsza. Dlatego, że chodzi tutaj o generalną kondycję układu odpornościowego. Zresztą podobnie to wygląda u osób, które otrzymały przeszczep, przepraszam, i poddane są immunosupresji. Także jak najbardziej w tym wieku i pomimo tej choroby szczepienie jest polecane. To jeszcze
To jeszcze pani Zofia z Krakowa pisze, że ma 38 lat, choruje na cukrzycę, niedawno zaszczepiła się na grypę, źle się czuła, bardzo była zmęczona i rozbita. Poza tym jest jeszcze uczulona na penicylinę i nie wie, jak mój organizm zareaguje na szczepionkę na COVID. Czy mogę mieć ciężkie powikłania? Pyta pani Zofia. To, że ktoś miał cięższą czy mocniejszą odpowiedź na szczepionkę przeciwgrypową, wcale nie sugeruje, że takie same natężenie wystąpi po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19. Są to zupełnie różne szczepionki i skład szczepionki przeciwko COVID-19 Pfizera został tak opracowany, aby zawierał jak najmniej składników uczulających, zdecydowanie mniej niż to jest w przypadku szczepionek otrzymywanych tradycyjną drogą. Na przykład szczepionka przeciw grypie zawiera ślady białka kurzego i to głównie przeciwko niemu skierowana jest ta odpowiedź nadwrażliwości. Dobrze, to tyle. Nasz czas się kończy niestety, pani profesor, choć takich pytań ja nie będę państwu ukrywał. Jest jeszcze kilka, ale niestety nie zdążymy na wszystkie odpowiedzieć. Myślę, że i tak garść bardzo konkretnej wiedzy od pani profesor do państwa trafiła. Profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, była gościem Wirtualnej Polski. Dużo zdrowia pani profesor, dziękujemy. Nawzajem spokojnych, zdrowych świąt. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Wzajemnie i do zobaczenia. My teraz, proszę państwa, no jest to pokłosie tego, z czym walczy cały świat, walczy Europa, pandemia koronawirusa. My porozmawiamy o sytuacji kierowców, którzy próbowali z Wysp Brytyjskich wrócić na stary kontynent, do Polski między innymi, ale to jest niemożliwe, no bo taki wyjazd z Wysp jest niezwykle utrudniony. Jeden z takich kierowców, który gdzieś tam na granicy, który próbuje się wydostać z Wielkiej Brytanii w stronę Francji, próbuje się dostać, jest gościem Wirtualnej Polski, pan Mateusz Ligman, kierowca busa. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dobry, witam państwa, witam. Gdzie pan jest dokładnie w tej chwili? Jak wygląda ta sytuacja z pańskiej perspektywy? Znaczy generalnie tak, z mojej perspektywy, może na wstępie dodam tak, że znajduję się na lotnisku w Kent, to jest 30 km od portu w Dover. I z mojego punktu widzenia, zresztą też jak i wielu set tutaj innych ludzi, są to działania tutaj wymierzone z rządu Francji. No niestety no, odbiło się to na nas, kierowcach zawodowych. Nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego. Ale co pan, panie Mateuszu, robi na lotnisku? Był pan, rozumiem, próbował się pan, rozumiem, wydostać, wyjechać busem, prawda, towarowym, który pan prowadzi z Wielkiej Brytanii w stronę Francji. Co się stało, że pan się znalazł na lotnisku? Znaczy generalnie jeśli chodzi o pobyt sam na lotnisku, to tutaj generalnie odbędzie się test na tutaj posiadanie wirusa COVID i w momencie, gdy się uzyska wynik negatywny, będzie można po prostu normalnie wjechać do portu i się odprawić i w końcu, mam nadzieję, wrócić tutaj na teren Europy Wschodniej. Czy pan się znajduje w tej chwili w jakiejś kolejce? Też jest długi czas oczekiwania. Nie ma problemu. Mogę państwu zobaczyć. Bardzo proszę. Zobaczmy, jak to w tej chwili wygląda. Dobrze, nie? Wychodzimy z samochodu. Pan Mateusz to dla państwa opisze. Bardzo proszę, panie Mateuszu, oddaję panu głos. Dobrze. No to tak państwo, nie wiem, czy będzie dobrze widać. Chcę się mało zobrazować. Za mną z jednej i z drugiej strony jest kolejka aut. Takie samochody stoją sobie. Tutaj jest nieciągnąca kolejka się ciężarówek, samochodów ciężarowych. Ona ma gdzieś około 3-4 km. No i generalnie po prawej stronie tam jest punkt gastronomiczny. Jeśli chodzi o kwestie sanitarne, to jest ogólnie totalny dramat. Z tego względu, że tutaj jeśli chodzi o samo załatwianie potrzeb fizjologicznych, no to tych toalet jest jak na lekarstwo. Już nie mówiąc o kwestii wzięcia prysznicu, bo generalnie jest to niemożliwe, chyba że tak jak tutaj na CB Radio kierowcy się wypowiadają, że można jedynie się wykąpać z tego, co spadnie z nieba, tak paradoksalnie mówiąc, ale generalnie no, jest katastrofa. Rozumiem, że to jest kolejka, która jest jedną z wielu kolejek, która czeka tak naprawdę pana, zanim pan ostatecznie trafi do domu, bo na razie pan czeka na test, a potem pewnie będzie w innej kolejce, próbując się wydostać z kolei z Wielkiej Brytanii. Tak, oczywiście. Znaczy są te kolejki, tutaj oni po prostu kierowali ruch z autostradu na to lotnisko z tego względu, żeby rozładować ten ruch na autostradach, żeby po prostu okoliczni mieszkańcy mogli tutaj płynnie przejeżdżać z pracy do domu bądź też w innych celach. No i generalnie nawet w radiu BBC, jak i na wszelakich portalach twierdzą, że tutaj się odbędzie właśnie test na obecność COVID-19.
Co jest, co wiąże się oczywiście tutaj z ogromnym paraliżem, bo w momencie, gdy zaczną się zjeżdżać ci kierowcy, którzy są poza tym lotniskiem, no to będzie naprawdę mega gruby kocioł. Panie Mateuszu, pół biedy, jeśli się okaże, tego panu życzę, że pan nie jest chory i może pan spokojnie próbować mozolnie wracać do domu. A co się stanie z tymi, którzy tam na lotnisku dowiedzą się, że są chorzy? To znaczy generalnie mam informację z niepotwierdzonego źródła, że Brytyjczycy przygotowali hotel, do którego też hotelu będą kierowane osoby z pozytywnym tutaj wynikiem COVID-19. Ile w tym prawdy jest, to tutaj nie chcę Państwa wprowadzać w błąd, bo nie mam po prostu potwierdzonej informacji. Aczkolwiek no nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby tutaj wiele set osób nagle miało posiadać w sobie ten wirus, bo to by było już zupełną katastrofą z tego względu, że po prostu no wątpa sprawa, żeby gdzieś ich ulokowano tutaj po okolicznych miastach z tego względu, że tu jest Anglia sama po prostu ma problem ze społecznością, jest mega dużo osób zarażonych i sami sobie nie radzą z tym, a jeszcze dodatkowi tutaj zarażeni, no myślę, żeby tutaj wielki problem mieli z tym, żeby ich ulokować. Panie Mateuszu, jest 15.06 polskiego czasu, 23 grudnia, to znaczy, że Wigilia rozpocznie się już za kilkanaście godzin, dzień wigilijny. Czy pan myśli, biorąc pod uwagę to, ile godzin pan jeszcze postoi w jednej kolejce, w drugiej kolejce, ile godzin pan będzie jechał do Polski, czy pan się liczy z tym, że święta, wieczerzę wigilijną spędzi pan w samochodzie, poza domem, to możliwe? To znaczy, jeśli chodzi o samą stricte Wigilię, to tutaj mam bardzo dobrych znajomych, którzy już, że tak powiem, przepraszam, przewidzieli tą sytuację i zaprosili mnie już odgórnie do siebie na Wigilię. No myślę, że najlepszą opcją jest przeczekać właśnie u tych znajomych. W Wielkiej Brytanii, tak? Dobrze zrozumiałem. Jeszcze na wyspach. Okay. Tak, oczywiście. Przeczekasz właśnie u nich z tego względu, że wie pan, gdy to ruszy, to po prostu na Dover będzie jeden wielki kocioł, bo co z tego, że tu będą puszczać tych ludzi, którzy są już po wynikach testowych, po badaniach, jak oni tam dojadą do Polski, bo to będzie taka wymiana, że ci z Dover będą tu przyjeżdżać na wyniki, a ci z tego lotniska w pierwszej w kolejce, którzy już będą po badaniach, będą zmierzali właśnie, żeby odbyć przyprawę promową. No generalnie powiem panu, że jeśli chodzi o samo to wydarzenie, to ja i nie tylko, znaczy multum kierowców ma ogromny żal do Francji za to, co wyczynia, że kosztem po prostu siły roboczej, w sensie mam tu na myśli kierowców, tym kosztem po prostu się zabawili na mnie. To na koniec jeszcze pana zapytam, bo jest pan teraz spokojny i spokojnie pan nam o tym wszystkim opowiada, ale czy tam w Dover wcześniej były emocje, towarzyszyły panu innym sytuacjom? Pan obserwował emocje, by dochodziło do trudnych, niebezpiecznych sytuacji? Obserwował pan coś takiego? To znaczy, dopiero w dniu dzisiejszym obserwowałem tutaj na filmach podesłanych od znajomych, że doszło do zamieszek. Jeśli chodzi o sytuację w Dover, no to ostatni raz tutaj z kolegą przejeżdżaliśmy wczoraj o godzinie gdzieś tak bodajże 23. Bo generalnie było tak, że policja nas tu skierowała na badanie właśnie pod kątem COVID-19, ale generalnie no, powiem panu, że mega dużo się tam działo. No to jest naprawdę, to jest tak ogromny chaos, że po prostu ta policja sobie nie radzi. Nawet nadmienię, że była taka sytuacja, że po prostu dwóch obcokrajowców podjechało i cytowało tutaj przy policji niecenzuralne słowa pod adresem Polaków i nie tylko. Nie będę tutaj oczywiście cytował tych słów, ale no, na tyle obraźliwy, żeby tutaj zdenerwować ludzi, którzy tam czekają. No myślę, no, jeśli chodzi o mój spokój, no jak najbardziej staram się mimo wszystko, mimo tej patowej sytuacji zachować spokój, bo mówię, złością niczego nie osiągnę, a no, to naprawdę do niczego innego mi się nie przyda. Faktem, że no, tęsknię ogromnie ze swoją rodziną, mega. Ale no, co zrobić, no, taka sytuacja. Życzymy, żeby się ostatecznie na święta bezpiecznie i w zdrowiu, panie Mateuszu, udało dotrzeć. Mateusz Ligman, kierowca busa z terenu Wielkiej Brytanii, jak państwo widzieli, w korku przed lotniskiem. Dużo zdrowia, panie Mateuszu, wszystkiego dobrego i dziękujemy za pański czas. Do zobaczenia. Teraz, proszę państwa, już o świętach. Na spokojnie, to ostatnia rozmowa przed świętami. O świętach, o tym, jak te święta mogą wyglądać, pomówimy, by trochę państwa w ten bożonarodzeniowy nastrój wprowadzić. We'll be right back.
właśnie, bo choć tego rodzaju emocje, które Państwo widzieli na filmie, tego rodzaju wrażenia towarzyszą nam w ostatnich tygodniach, to wszyscy będziemy bardzo starali się podczas świąt Bożego Narodzenia jednak odetchnąć i pomyśleć o czymś radosnym, o czymś trochę innym niż ten wstrętny koronawirus. Joanna Przetakiewicz teraz Państwu spróbuje podpowiedzieć, jakby to mogło świątecznie wyglądać. Era Nowych Kobiet. Dzień dobry Pani Joanno, witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo miło. Jak zatem spędzi Pani święta, jak będzie próbowała Pani w świątecznym, jak sądzę, rodzinnym gronie uciec od koronawirusa i tych wszystkich trosk dnia codziennego? No bardzo się będę starała oczywiście, bo ja niedawno wróciłam z Londynu i pierwsze co zrobiłam, szczerze mówiąc, jak tylko wylądowałam o 14, to zrobiłam za chwilę, godzinę później test na koronawirusa, żeby mieć pewność, że nic się nie dzieje, że nie przywiozłam tego z Londynu. Natomiast ale wróciła rzeczywiście... Pani, bo to jest ciekawe, przepraszam, że przerywam, ale ostatnio dużo dyskutowaliśmy o tej mutacji, brytyjskiej mutacji koronawirusa. Panią też dotknął ten problem? Nie, to znaczy nie dotknął mnie ten problem, aczkolwiek wolałam zrobić test na wszelki wypadek, żeby po prostu z pełną odpowiedzialnością zobaczyć się z innymi, żeby w razie czego, gdyby były jakiekolwiek, nie wiem, wątpliwości, to żebym miała zrobiony ten test. Ja zresztą te testy robię dosyć często, do tego stopnia, że nawet jak mieliśmy ślub, to wszyscy moi goście mieli test przeprowadzony tuż przed uroczystością. Teraz na przykład jest często praktykowana taka sytuacja, że ludzie, którzy się spotykają, najpierw zapraszają do siebie do domu ratownika medycznego, który robi na miejscu wszystkim testy, których wynik jest po 10 minutach mniej więcej, czy są chorzy, czy nie, czy noszą w sobie wirusa. I rzeczywiście wtedy wszyscy w jakimś względnym spokoju i z poczuciem bezpieczeństwa mogą ze sobą przebywać. No dobrze, i teraz widzę za Pani plecami w towarzystwie Pani sylwetki piękne ozdoby świąteczne, ale coś mi Pani Joanno podpowiada, że to nie jest wszystko. To nie są wszystkie akcenty świąteczne, które znajdują się w tym pomieszczeniu. Czy intuicja mnie nie oszukała? Nie oszukała w ogóle. Ja zresztą szczerze mówiąc, ja zaraz pokażę swoją wielką czerwoną choinkę, która już... Zieloną? Zrobiła... Jaką czerwoną? Choinki są zielone przecież. No właśnie. Więc ta choinka, ja zaraz przejdę z telefonem i pokażę, bo tak, tu jest część dekoracji, która jest złoto-czarna, natomiast jest druga część, która jest czerwona. W związku z tym nie jest to na pewno klasyczna choinka, nie ma z nią nic wspólnego. Jest choinką bardzo czerwoną i bardzo energetyczną. Za chwilkę ją zobaczymy. Taka jest jej rola w tym roku, żeby dodawała trochę energii, żeby no właśnie nie tylko dokładnie, ten typowy zielony kolor. Dokładnie, bo ja szczerze mówiąc, ja w ogóle kocham święta i kocham je przygotowywać. Nie wiem, czy widzicie, ale proszę bardzo, ja już przygotowałam stół na święta. Brawo, przepraszam. Tyle pracy już zapaliłam. Ja już przygotowałam, dlatego że ja uwielbiam takie rzeczy mieć zrobione wcześniej, żeby nie robić ich na ostatnią chwilę. I proszę, mój stół w tym roku... też jest czerwony. Jest czerwony obrus i teraz uwaga, jest czerwona choinka. Zdecydowanie bardzo czerwona. Zdecydowanie jest bardzo czerwona. Zdecydowanie w ogóle nie jest zielona. To jest choinka, o której już było dosyć głośno, ponieważ wzbudziła wielką sensację. Ponieważ ja chyba pierwsza zrobiłam post z dekoracjami świątecznymi. I pierwszy raz chyba, mój pierwszy post był w ogóle z choinką, dlatego że w tym roku, biorąc pod uwagę wszystko to, co się dzieje, należą nam się też święta dłuższe i należy się nam wszystkim celebracja tymi świętami jeszcze głębsza niż normalnie. Bardzo mi się podoba to podejście, absolutnie popieram. Trzeba dać sobie, proszę Państwa, odrobinę ulgi, chociaż w ten sposób. My to potrafimy wszyscy robić, prawda? My potrafimy się tymi świętami cieszyć. W jaki sposób Pani zamierza się cieszyć i czy przy tych wszystkich ograniczeniach, wiemy, domownicy plus góra 5 dodatkowych osób, czy to mimo wszystko będą rodzinne święta? No więc powiem szczerze, że dla mnie największym pozytywnym zaskoczeniem było to, biorąc pod uwagę, jak często teraz zmieniają się przepisy i jakie są restrykcyjne, w związku z tym trudno się wszystkim dziwić, bo wszyscy zrozumieli na początku, że w ogóle Wigilia będzie możliwa tylko dla 5 osób. A teraz okazuje się, że to jest rodzina mieszkająca pod jednym dachem plus 5 osób. Tak, w związku z tym to nie jest tak źle, muszę przyznać, bo oczywiście
zależy od tego, ile osób mieszka w domu, ale jeżeli może do nas przyjść 5 osób, no to już naprawdę nie jest źle, dlatego że akurat w naszym wypadku te 7 osób jest idealne, ponieważ jest to moja mama, jest to moich dwóch synów mieszkających w Warszawie, ponieważ trzeci mieszka w Stanach i niestety nie może być z nami, także będzie z nami na iPadzie. I to są dwie dziewczyny moich synów. Syn Rinka jest u swojej mamy na Wigilię, będzie u nas na pierwszy i drugi dzień świąt. W związku z tym u nas te 7 osób akurat rzeczywiście idealnie spełnia liczbę osób, które są w tym momencie najbliższe i które w gronie których i tak byśmy tą Wigilię chcieli spędzać. W związku z tym nas to akurat satysfakcjonuje. Prawdą jest, że oczywiście biorąc pod uwagę, że czasami rodzina jest porozrzucana po Polsce minimum w 2-3 miejscach i to jest taki jedyny czas, kiedy spotykają się w jednym z nich i ucztują i świętują razem i to są rodziny wielopokoleniowe, gdzie jest 20 kilka osób, no to rzeczywiście jest im, będzie im bardzo trudno. Pani Anno, jeśli ma Pani ochotę gdzieś spocząć, usiąść w tej chwili, to bardzo proszę, ja do tego zachęcam, bo przy okazji mam wrażenie, że gdzieś tam będę mógł, o właśnie, uszczknąć trochę z tego pięknego obrazka. No właśnie, na takie zwiedzanie trochę tego fantastycznego wnętrza liczyłem, więc proszę się jeszcze rozgościć, proszę się czuć jak u siebie. Państwo widzieli przed chwilą za tymi oknami deszcz pada, ale liczymy na to, że być może gdzieś pod koniec drugiego dnia świąt pojawi się także za Pani oknami, Pani Joanno, śnieg. To byłyby już zupełnie wyjątkowe, białe także, biało-czerwone w Pani przypadku święta. Zastanawiam się, jakie potrawy w tym roku. Czy to przygotowywanie stołu, to już za Panią, widzieliśmy efekt fantastyczny. Czy gotowanie także? Czy to jeszcze przed Panią? No więc gotowanie jest w bardzo zaawansowanym stanie, muszę powiedzieć. Ja kocham wigilijne potrawy. Rybę faszerowaną, rybę po grecku, sałatkę jarzynową, która zawsze jest na przystawkę. Śledzie oczywiście, śledzie w oleju lnianym, śledzie w śmietanie. Lubię karpia smażonego, lubię pierogi, uwielbiam, które są specjalnością mojej mamy ze słodką kapustą. Tak samo jak żurek na suszonych grzybach z ziemniakami pire. To są takie rzeczy, które w tym dniu smakują tak bardzo wyjątkowo i sobie nie wyobrażam jeść ich kiedykolwiek indziej, na przykład latem, no, to w ogóle byłoby abstrakcyjne. Natomiast wszystkie te potrawy przypominają nam też smaki z dzieciństwa, no bo to są bardzo klasyczne wszystkie rzeczy, o których mówię, włącznie z kompotem, z suszu i to wszystko przypomina mi takie piękne czasy dziecinnego bezpieczeństwa, radości i to jest coś, co ja bardzo staram się zaimplementować zawsze w czas świąteczny. Nie ma żadnego narzekania, nie mówimy o żadnych problemach i kłopotach, cieszymy się sobą i tym czasem, dlatego że bardzo często słyszę, że spotyka się ze sobą rodzina i nagle zaczynają dyskutować o polityce i zamiast cieszyć się sobą i swoją obecnością, zaczynają się denerwować, zaczynają się przejmować, martwić, a wręcz czasami kłócić. I to już jest zupełnie, szczerze mówiąc, niepotrzebne. To jest zupełnie nie o to nam chodzi, prawda, podczas tych spotkań. To są te kilka dni, kiedy my zawsze po kolacji wigilijnej odpakowywujemy prezenty, potem siadamy do świątecznego filmu. Wiadomo, że takich filmów, klasyków na Wigilię i Święta jest ileś, w związku z tym jutro wybierzemy jeden z nich i na pewno do 12 w nocy będziemy siedzieć razem i po prostu cieszyć się sobą. Ja zadając to pytanie muszę się Państwu przyznać o jedzenie, liczyłem się z konsekwencjami, liczyłem się z tym efektem, który pojawił się w tej chwili w moim żołądku, zadając pytanie o 15:19, wysłuchując tak fantastycznej odpowiedzi jeszcze przed obiadem, biorę to na siebie, przewidziałem to, takie smutne konsekwencje. Pani Joanno, ale czy to się wiąże także, te wszystkie przygotowywania, fantastycznie wystrojony dom, potrawy w toku, czy to się wiąże także ze zmęczeniem przygotowywania do świąt i potem się na te święta tylko chce usiąść, no właśnie obejrzeć film, się właśnie nie ma czasu na nic innego, czy stara się Pani jakoś to jednak wyważyć, żeby to nie było tak, że to jest maraton obowiązków i potem święta są właściwie tylko odpoczynkiem, takim wytchnieniem, na które wcześniej nie było czasu? Znaczy ja bardzo staram się to wyważyć, aczkolwiek w tym roku nie do końca mi się to udaje, dlatego że wróciłam, tak jak powiedziałam, niedawno z Londynu, w związku z tym miałam na wszystko mało czasu,
ale ja już mam, ja jestem dobrze zorganizowana. Ja też kocham robić wszystko w nocy, w związku z tym dopóki, na przykład wczoraj robiłam to do prawie drugiej w nocy, ale mnie to nie męczy, mnie to tak cieszy, ja to tak uwielbiam, że no chociażby nakrywanie do stołu robiłam też na spokojnie, ja się wtedy nie spieszę, to jest dla mnie czysta przyjemność. W związku z tym ja jestem zresztą nocnym markiem, więc mi takie kładzenie się spać późno akurat jakoś bardzo mnie nie męczy i nie wykańcza. Natomiast kładę się z takim poczuciem satysfakcji i wielkiej przyjemności, że to już jest przygotowane, że to już jest zrobione. I szczerze mówiąc, uwielbiam też taki moment, kiedy wstaję rano i wiem, że mam prezenty popakowane, stół przygotowany i nie muszę niczego robić na ostatnią chwilę. I wtedy cieszę się też ze swoją rodziną i tym, co robię, dużo bardziej. W związku z tym ja zdecydowanie stawiam na przygotowania. Ja przygotowywuję Wigilię przez 2 dni, czyli wczoraj i dzisiaj, tak żeby jutro od rana mieć naprawdę luz i spokój. No dobrze, pani Joanno, to jest taki moment, rozmawiamy przy okazji świąt, o świętach także, ale zwykle podsumowujemy w okolicach Świąt Bożego Narodzenia także cały mijający rok, jaki to był ten 2020, absolutnie trudny dla nas wszystkich, ale dla pani osobiście, jak pani zamyka 2020? Ja zamykam 2020 stwierdzeniem, że nigdy nie miałam tak intensywnego roku jak ten. I szczerze mówiąc, nie spodziewałabym się tego, bo mi się wydawało zawsze, że moje życie jest tak intensywne, że już ja powinnam raczej spowolnieć, zrobić coś po kolei i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten rok był w ogóle bardzo trudny i bardzo skomplikowany z oczywistych powodów, ale nie tylko, bo na przykład mój wtedy jeszcze nawet nie narzeczony, zaczęło się od tego, od ciężkiej choroby, ciężkiego zapalenia płuc. W październiku się zaczęło, a zakończyło się w październiku naszym wielkim ślubem. W związku z tym, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w międzyczasie, pandemia, lockdown oraz to, co robiłam w erze nowych kobiet razem z kobietami. Dzisiaj się to zakończyło wielką akcją pomocy domom, samotnym matkom w całej Polsce, to szczerze mówiąc, jak usiadłam wczoraj ze swoim zespołem na chwilę na Zoomie i powiedziałam, słuchajcie, to był najbardziej intensywny rok mojego życia. I z całą świadomością oczywiście i z całą świadomością też tej sytuacji mogę stwierdzić, że ja takie intensywne życie bardzo lubię. Mało tego, im jestem bardziej zajęta, tym lepiej jestem zorganizowana. Ja zawsze tak miałam i ewidentnie wygląda na to, że tak będzie. W związku z tym. A jaki to był rok dla praw kobiet w Polsce, dla znaczenia kobiet w naszym kraju? Bardzo dużo o tym rozmawialiśmy w ciągu minionych 12 miesięcy. No więc muszę powiedzieć się, że to był wyjątkowo właśnie trudny rok dla kobiet. I powiem szczerze, że cały ten rok skupił się wokół naszej akcji społecznej Nie boję się, pisania książki o bardzo trudnych historiach Polek, które udowodniły, że po burzy wychodzi słońce, jeżeli tylko się tego rzeczywiście chce i o to zawalczy. Ja zebrałam takich historii ponad 2000 na naszej grupie na Facebooku, było ich 26 tysięcy. Napisałam książkę o takich 9 bohaterkach, które udowodniły, że ze wszystkim można sobie dać radę, więc ta książka była szczepionką na smutek. Potem zrobiłam wielką akcję społeczną w momencie, kiedy już nie było lockdownu. Przejechałyśmy całą Polskę od morza do gór z akcją Nie boję się, wspieraną przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Uniwersytet Wyższej Psychologii Społecznej, więc na każdym spotkaniu byli psychologowie i prawnicy. I potem miałyśmy podsumowanie właśnie również z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich i wielu psychologów i również naszych bohaterek i liderek regionalnych Ery Nowych Kobiet, kiedy to podsumowanie nastąpiło w lipcu i wtedy powiedziałam jedno zdanie, które nie spodziewałam się, że za kilka miesięcy ono zyska jeszcze niestety bardziej na znaczeniu, ponieważ wtedy właśnie to był moment, kiedy Polska zaproponowała wycofanie się z konwencji stambulskiej, gdzie akurat ja byłam wyjątkowo i jestem wyjątkowo blisko tematów traumatycznych historii Polek, które bardzo często jednak odnoszą się do przemocy domowej i nagle w sposób niezrozumiały Polska chce się wycofać z konwencji stambulskiej, która ma chronić ofiary przemocy domowej i nawet sam akt
chęci wycofania się z tego, no niestety jest również aktem braku wsparcia w stosunku do tych kobiet, które są pokrzywdzone najbardziej w tej całej sytuacji. Za kilka miesięcy okazało się, że Trybunał Konstytucyjny dokonuje dramatycznej decyzji w sprawie aborcji, w prawie aborcyjnym, który praktycznie nakazuje kobietom rodzić dzieci nawet z wadami letalnymi. Wcześniej z kolei jeszcze są odcięta zostaje możliwość refundacji in vitro. W związku z tym, jak się okazuje, większość największych problemów współczesnych Polek z tymi problemami zostaje kompletnie sama. I wtedy właśnie powiedziałam na tym naszym podsumowaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, powiedziałam takie jedno zdanie, że przyszły takie czasy, że potrzebujemy siebie bardziej nawzajem niż kiedykolwiek, że okazuje się, że prawdopodobnie nie będziemy mogły liczyć na państwo, jeśli chodzi o te najbardziej drastyczne problemy, tylko raczej najbardziej na siebie nawzajem, bo tak jak moje dziewczyny w Erze Nowych Kobiet bardzo sobie nawzajem pomagają również w takich sytuacjach. Tylko nie spodziewałam się, że to zdanie będzie w takim sensie negatywnym prorocze, jeżeli chodzi o dalsze działania polskiego rządu. W związku z tym ten rok był wyjątkowo trudny. Oby pani Anno następny, kolejny był dużo lepszy, to jeśli pani pozwoli, na koniec jeszcze zapytam, w jaki sposób będzie pani żegnała 2020 i witała 2021. No więc my będziemy żegnać 2020 i widać 2021 w maleńkim gronie z naszymi przyjaciółmi, tylko w 4 osoby. Chcemy pojechać, taki jest plan, do Bysławka, w Bory Tucholskie, do takiego słodkiego domu, który moi przyjaciele mają, który jest kompletnym też takim odcięciem od świata. I zamierzamy tam jechać tuż po świętach i być tam kilka dni, chodzić na spacery, czytać książki, oglądać świetne filmy, których już sobie zrobiliśmy listę, i gotować wspólnie. To bardzo uprzejmą prośbę mam do pani na koniec. Jeśli mogę, proszę przez najbliższych, no dajmy na to 100 godzin, zupełnie zapomnieć o problemach, dobrze? O tych trudnych wyzwaniach i ciężkiej pracy w 2020. Cieszyć się rodziną, cieszyć się tym fantastycznym, pięknie już do świąt przygotowanym domem. Proszę wypoczywać, proszę wszystkich serdecznie w domu pozdrowić. Dużo zdrowia i wesołych świąt. Bardzo dziękuję, wesołych świąt wszystkim, wszystkiego dobrego. Joanna Przetakiewicz, Era Nowych Kobiet. A to był, proszę państwa, program Newsroom w wirtualnej Polsce, ostatni przed świętami Bożego Narodzenia. Ja także państwu życzę wesołych, zdrowych przede wszystkim i autentycznie spokojnych świąt, wolnych od trosk tych zawodowych i prywatnych. Także wszystkiego dobrego. Patrycjusz Wyżga, do zobaczenia.